Dzień dobry witam serdecznie. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o zasadach kompozycji fotografii. Co to jest zasada kompozycji? To jest zasada lub zasady, których teoretycznie należy się trzymać, żeby zawartość w kadrze, czyli to co pokazujemy w kadrze, żeby była interesująca dla Oczu oglądającego. Nie mówimy tu o wartościach artystycznych, nazwijmy, tylko mówimy o pewnych zasadach optycznych, które uznano za ważne i za takie, które, których należy przestrzegać w momencie kiedy, kiedy coś fotografujemy. Pierwszą chyba. Przepraszam, pierwszą chyba najważniejszą, najważniejszą, najbardziej znaną może zasadą kompozycji to jest zasada, ja to nazywam, pamiętacie taka gra była kółko i krzyżyk, czyli dzieliliśmy kartkę, robiliśmy 9, 9 jak gdyby kwadracików i tak można też powiedzieć, możemy podzielić kadr i większość aparatów takie, ten, ten, to po angielsku się nazywa grid, czyli siatkę, taka możliwość jest wybrania w większości aparatów. I możecie sobie to w ten sposób wybrać, żeby było 3, 3, 3 Raz, i też 3, 3, 3. Czyli macie tutaj tą zasadę e, m, tego podziału na 3. W tej zasadzie Uważa się, że należy skadrować tak obiekt fotografowany, żeby znajdował się w górnym, górnym, prawie górnym, nie w środku kadru, tylko troszeczkę do góry, na lewo lub na prawo, że taka, takie ułożenie, czyli nie centralnie, w samym środku kadru, daje taką opcję interesującą dla, dla, dla oglądającego. To jest ta jedna, jedna z zasad. Następna zasada to jest zasada tak zwanego złotego środka, czyli może złotej kompozycji, która tak naprawdę ma największe, ważniejsze chyba zastosowanie w malarstwie niż w fotografii. Dla mnie ta zasada, czyli to, to, to umiejscowianie tych elementów było zawsze bardzo. Skomplikowane, dlatego nigdy tej zasady nie stosowałam. Stosowałam na początku zasadę tą pierwszą, czyli, czyli podziału na trzy i tego, tego górnego, prawego albo a, wyższego, oddalonego, od, od środka punktów kadrze. Kolejną zasadą jest, jest zasada kompozycji, tak zwana negatywnej przestrzeni. Krótko mówiąc, patrzymy na zdjęcie, nie ma, nie ma nic i raptem na, do, na samym dole, albo na samej górze, albo z, z lewej strony maksymalnie, albo z prawej strony znajduje się, znajduje się ten obiekt, który, który sfotografowaliśmy. Czyli tak, że bardzo duża przestrzeń na fotografii jest pusta, i dopiero tak jak gdybyśmy prowadzili wzrok e, e, czy oczy patrzącego na fotografię do tego obiektu, który mamy na zdjęciu. I, i e, 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 m, ostatnia zasada to jest zasada jak gdyby kontynuacji linii, czyli e, takiego, takiego prowadzenia, prowadzenia czy trzymania w kadrze e, Takiego układu, żeby wyglądało tak, jak gdyby, że, że są to pewnego rodzaju, że obie fotografowane idzie wzdłuż pewnego rodzaju linii. I teraz podejrzewam, że większość z Was jest tak samo jak ja byłam, samoukiem i, i uczycie się sami. I ja wam powiem, jak było ze mną, jeśli chodzi o moją, a to, jak ja się uczyłam kompozycji. Tak naprawdę uczyłam się, oczywiście robiąc setki zdjęć, umieszczawiając te zdjęcia, te nie zdjęcia, tylko te, te elementy, które próbowałam robić, sfotografować w różnych punktach. Pokażę Wam w tej chwili. Będę wam pokazywała moje zdjęcia. To są wszystko moje zrobione zdjęcia. Być może one pokażą wam, przybliżą wam e, ideę m, tego, jak, e, jak, co moim zdaniem sprawia, że fotografia jest interesująca, że jakie umiejsc umiejscowienie e, obiektu fotografowanego, czy to jest człowiek, czy to jest twarz, czy to jest e, e, natura martwa, czy to jest kwiat, jakie umiejscowienie, w jakim e, Punkcie w kadrze sprawia, że ta fotografia jest interesująca dla osoby, która patrzy na tą fotografię. Hmm. Większość początkujących robi zdjęcia w ten sposób, że jak gdyby wszystko daje do środka, że zdjęcie, obiekt fotografowany musi być w środku. I to jest ok, w momencie, kiedy uczymy się techniki jak gdyby samego aparatu, czyli zasad, zasad ekspozycji, czyli przesłon, używania przesłony, czy, czy, czy migawki, czy ISO. I to jest ok. Natomiast <laughs> Im szybciej pozwolicie sobie na odejście od trzymania obiektu, który fotografujecie w centrum kadru, tym lepiej. Im szybciej sobie dacie prawo do tego, żeby zacząć eksperymentować. Jak eksperymentować? Na przykład weźcie sobie, nie wiem, kwiat w wazonie, słoik z ogórkami bardzo dobra rzecz, albo jajko i widelec cokolwiek wybierzcie, połóżcie to na stole. I zacznijcie się bawić aparatem w ten sposób, żeby ten obiekt, który chcecie fotografować, żeby go umieszczać w różnych miejscach w kadrze. Będziecie zmieniać pozycję po prostu, tak? Trzymając aparat tu lub tu lub tu, 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 po to, żebyście zobaczyli, jaki układ. Tego obiektu, gdzie go umieściliście w tym kadrze, czyli jak, 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 jak trzymaliście aparat, żeby zrobić ten, to, to zdjęcie, jakie Wam się najbardziej podoba, jakie dla Was jest najbardziej interesujące, ale taki trening jest możliwy tylko wtedy, kiedy będziemy praktykować, praktykować, praktykować i ćwiczyć, ćwiczyć, uczyć się. W ten sposób. Wyrabiamy sobie pewnego rodzaju nasze własne pojęcie estetyki naszej fotografii, taką jak my chcemy ją pokazać, i wtedy, jak gdzieś wyjdziecie w plener, lub będziecie robili zdjęcia ad hoc na szybko, to zanim e, zrobicie to zdjęcie, to już będziecie mieli w głowie wytrenowane to, jak Wy postrzegacie, jak dla was. Jest ważne, gdzie taki obiekt należy umieścić, jak on ma być skadrowany. Nie będziecie się zastanawiać, jak ułożyć, tylko patrząc na to, na, na, na dany obiekt, już będziecie widzieli. Już będziecie widzieli, jak go chcecie sfotografować. Tak jak widzicie, na tych zdjęciach wcale nie jest do końca tak powiedziane, że nie można fotografować czegoś w centrum, trzymając dany obiekt w centrum. Ja na przykład takie fotografie robię, ale one mają troszeczkę inną estetykę, ponieważ wtedy w centrum trzymam tylko jeden, jeden, jeden element. A na przykład kolorystyka danej fotografii jest kontrastowa, czyli ten element w środku jest bardzo kontra kontrastowy w stosunku do całego tła. I wtedy e, jak najbardziej, moim zdaniem, umiejscowienie elementu fotografowanego w centrum kadru ma sens. Ono takie zdjęcie robi, robi to coś. I dlatego mm, metodą e, praktykowania prób, prób. Prób strzelania setek zdjęć. W ten sposób ja się nauczyłam, wy, wy, wyrobiłam w sobie takie rozumienie tego, jakie, jak umiejscowiona osoba lub, lub dana rzecz w kadrze, co ona mi da, jak warto ten aparat złapać i trzymać, żeby zrobić zdjęcie, żeby, żeby to skadrować tak, nie inaczej. Ktoś powie, no, ale edycja. Oczywiście można ich, 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 jak najbardziej edytować zdjęcia w postprodukcji tak zwanej. Ja jestem po prostu zaleniwa mi szkoda. Ja nie lubię siedzieć przed komputerem i bawić się, bawić się w edycję, dlatego większość moich zdjęć jest absolutnie robiona w jpegach. Ja mam backup, a zwłaszcza jak robię zdjęcia na imprezach, że robię w RAW i, i w jpegach, ale 90% moich zdjęć, które, które robię, są, są zrobione w jpg i tak naprawdę ja ich e, nie edytuję. Czasami zdarza mi się przyciąć, bo jednak robiłam szybko zdjęcie i ten kadr e, jak gdyby no, zaprzecza generalnym zasadom, tak? czyli i wtedy go skadruję, czyli zrobię krop gdzieś tam, gdzieś tam w programie edycyjnym. Ale warto jest podejść do, do ćwiczeń, do, do, do praktykowania fotografii bez myślenia o tym, że a potem sobie to, to zedytuję. Bo to opóźni waszą, wasz rozwój, waszą, rozwój waszej kreatywności, jak będziecie trzaskali, trzaskali te zdjęcia, bo ja potem sobie to wyedytuję. Spróbujcie inaczej podejść. Spróbujcie podejść do tego tak, żeby robić takie zdjęcia, czy uczyć się robić takie zdjęcia, żeby nie musieć potem tracić czasu na edycję, żeby samo robienie zdjęcia, czyli aparatem, dawało wam taką właśnie takie widzenie kadru, jakie wam się najbardziej podoba. Powtarzam praktyka, praktyka, praktyka. W ten sposób się ja uczyłam, w ten sposób ja sobie wyrobiłam swoje własne poczucie. Estetyki kadru, lub też może rozumienie, co lub kto w jakim momencie, e, w jakiej kolorystyce na przykład, da mi, e, da mi taki, a nie inny efekt estetyczny w fotografii. I dlatego, dlatego no, nie da się nauczyć, moim zdaniem, z, 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 z sztuki kompozycji kadru, z, z teorii. Warto wiedzieć, że takie zasady są. Warto wiedzieć, dlaczego lepiej może wyglądać zdjęcie zrobione według takiej zasady kompozycji niż na przykład nie według takiej, ale to wszystko jest rzecz bardzo umowna i Praktyka, 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 trenowanie, 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 to wyrobi w was umiejętność, umiejętność widzenia na zapas. Zdjęcia, które Wam pokazuję, czy pokazałam niekoniecznie one muszą stanowić jakiś wzór, ale one Wam pokazują, jak ja postrzegam postrzegam kadrowanie, czy robienie. Umiejscawianie rzeczy w, w kadrze. Zawsze to zależy od obiektu, od momentu, od atmosfery na zdjęciu, czy, czy kolorystyki, którą chce gdzieś tam uchwycić, czy tego czegoś, tego nastroju, nastroju tej emocji, która gdzieś tam na tym, na tym, na tym zdjęciu jest. Zasady kompozycji, zwłaszcza ta, 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 ta złota zasada kompozycji, golden ratio po angielsku, no, do mistrzostwa. Na pewno została doprowadzona przez Leonardo da Vinci. I namawiam Was serdecznie, ponieważ jest taka książka, ja link zostawię pod, pod wideo, e, która się nosi tytuł e, Myśleć jak Leonardo da Vinci, z tego co pamiętam. E, I ta książka, czy dla Was, czy dla Waszych dzieci, na przykład, czy dla nastolatków, których, jeżeli macie w rodzinie, mm, dla tych wszystkich, którzy chcą, Wytrenować swoją, swoje inne postrzeganie świata wokół, wszystkimi zmysłami, wzrokiem, dotykiem, słuchem. Ta książka jest genialna. Pamiętam, że wiele, wiele, wiele lat temu, jak ją przeczytałam i jak gdyby robiłam ją, ponieważ tak jak mówię, ta książka zawiera zadania domowe, tak? czyli czytając ją robi się pewnego rodzaju zadania. Ta książka pozwala na niesamowity, absolutnie genialny rozwój, rozwój kreatywności, tak jak powiedziałam, róż, rozwoju, róż, różnego rodzaju zmysł zmys, wyostrzenia, umiejętności, nauczenia się patrzenia, pewnego rodzaju wysublimowania, nabrania takiego trochę innego podejścia do tego, w jaki sposób patrzymy na świat lub w jaki sposób słyszymy różne, różne rzeczy. Namawiam serdecznie, żebyście poszukali tej, żebyście nabyli tę książkę, czy dla siebie, czy dla swoich dzieciaków, czy dla kogoś, o kim wiecie, że się interesuje, że chce się rozwijać pod kątem kreatywnego postrzegania, postrzegania rzeczywistości. Namawiam serdecznie. Um, szykuję dla Was również takie, takie, takie zestawienie trzech może do pięciu kanałów na YouTube, które moim zdaniem warto śledzić, warto subskrybować, bo um, możecie się z tych kanałów bardzo dużo fajnych rzeczy nauczyć. Od. Prawdziwych fotografów, od ludzi, którzy się parają fotografią wiele, 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 wiele lat i chcę Wam pokazać super kanał na przykład człowieka, który robi makrofotografię albo fotografię krajobrazową, fotografię zwierzyny, ptactwa, zwierzyny dzikiej. I może dodam do tego taki, ko, takiego człowieka, który robi, bardzo fajnie pokazuje, jak robić zdjęcia e, portretowe, na przykład. E, także ponieważ e, to, są, to są kanały, które. Na, której moim zdaniem, tak jak mówię, no, prowadzona przez absolutnie profesjonalistów, fotografów z prawdziwego zdarzenia, z ogromnym doświadczeniem i warto, warto się od tych fotografów uczyć i rozwijać, doskonalić naszą, naszą waszą. Ja dalej się też uczę, ponieważ uważam, że każda fotografia, każda impreza, którą robię, czy każde. Za każdym razem, jak biorę aparat do ręki, że każde zdjęcie będzie, będzie czymś nowym, czymś, czymś kolejnym, kolejnym elementem do tego, żebym ja jeszcze bardziej się nauczyła, zrozumiała, czy zobaczyła, czy nauczyła widzieć inaczej, w zależności od tego, co foto, fotografuję. Także to dla Was szykuję. A co dla Was na następny, na następny? Myślę, że uda mi się to zrobić na następny raz, jako następne nagranie. To by było na dzisiaj tyle. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim oglądającym. Zapraszam na kolejne razy. Dziękuję ślicznie nowym subskrybentom i jak zwykle pozdrawiam Starą Gwardię. E, dziękuję ślicznie za, za wszystkie fantastyczne, merytoryczne komentarze. E, życzę Wam wszystkiego najlepszego, mnóstwa, mnóstwo, nie rozstajcie się w ogóle z aparatem, aparat zawsze musi być, przy, musicie mieć przy sobie, zawsze róbcie zdjęcia, w każdej chwili, w każdej sekundzie, nie wstydźcie się tego, że łapiecie za aparat i robicie zdjęcia. To jest narzędzie do tego, żebyście rozwijali swoją kreatywność i swoje umiejętności. Dziękuję ślicznie, wszystkiego najlepszego, do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia, dziękuję.